Witam z tej strony Alex W. Dzisiaj wam pokażę, jak pobrać Stumble Guysa. Bo wielu z was nie wie, jak pobrać Stumble Guysa. A właśnie ten odcinek jest dla was. A więc pierwsze, wchodzimy na Steama. Możecie sobie wejść na stronkę, się zalogować lub zainstalować aplikację Steam. Polecam bardziej aplikację, bo tam można więcej oczywiście z tym. I pobierajcie też inne gry lub kupujcie na Steam. I tak, mamy, wchodzimy tutaj w biblioteka. Tutaj biblioteka. I tutaj wpisujemy nazwę Stumble Guys. Oczywiście piszemy Stumble Guys, duże S. Stumble. Guys. I naciskamy na właśnie, jak ma się tu pojawi Stumble Guys, to naciskamy. O nie, wyszłam z tego. Dobra. Właśnie mamy tutaj Stumble Guys, wyszły właśnie ten. I tu będzie taki napis, pobierz albo pobierz za darmo, już nie wiem jaki tu będzie, to zależy od komputera. No i naciskamy na ten przycisk oczywiście. No i wam się to pobiera, tak? Pobiera wam się, leci tutaj wam taki pasek. Jak już właśnie skończycie ten pasek, to macie graj, nie? No ale nie naciskacie graj, tylko wchodzicie w zarządzaj. Bo jak chcecie mieć oczywiście betę, nie? A jak chcecie mieć zwykłą, to można nacisnąć gra już. Nie? No to ale wchodzimy w zarządzaj. I pamiętajcie, macie tutaj dodać ulubionych, dodaj do zarządzaj i właściwości. Wy wchodzicie w właściwości tutaj. I macie tutaj ogólne aktualizacje, pliki lokalne, beta control. I nie wchodzicie ani w ogólne, ani w aktualizacje, ani w pliki lokalne, ani w kontrolę, tylko chodzicie w beta. Wchodzicie w beta, pamiętajcie. I pewnie będziecie mieli, że brak. Brak, nie? Ale macie beta, open beta. I właśnie naklikacie na to. Naklikacie na to. I wychodzicie z tego. Wychodzicie z tego, pamiętajcie. I już więcej nic nie róbcie. I wam się tutaj pobiera beta. Wam się tu pobiera beta. I jak się pobierze, to będzie tu pisało z boku Stumble Guys beta. Tak? I będzie przycisk graj. No to naciśniemy przycisk graj. I zobaczymy, co się stanie. Skobeli. Stumble Guys. No i mamy moją betę oczywiście. Wam nie powiem jeszcze co tu będziemy jeszcze robić na następnych odcinkach. U nas są oczywiście tutaj oferty, jak macie. Tutaj macie ofertę. No i epickie lub lepsze, można sobie wybrać. Możecie sobie wybrać, turnieje nie są dostępne. Oczywiście grupę można sobie zagrać ze znajomymi. Tutaj. Standardowa. No i tak, tak można stworzyć betę. Tak robiąc właśnie. Wychodzimy. No i tak, mamy tutaj. Właśnie możemy tutaj sobie zagrać. Mam tutaj swoje konto. No, to tyle. Myślę, że przekażcie ten filmik swoim znajomym, jak też nie wiedzą. No, i myślę, że już wszystko wiadomo. Zobaczymy, jaka najstarsza wersja jest. Ta. Czy ty? Zobaczymy. Koniec. Dobra. No to już by było na tyle. Ja się już chyba z wami będę żegnał. Na razie.